Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To słowo dzisiejszej Ewangelii w sposób taki bardzo konkretny nas czyta. My czytamy to słowo, ale tak naprawdę ono nas czyta. Czyta nas dokładnie w tym momencie, który przeżywamy. Ponieważ to, co przeżywamy, wchodząc w rekolekcję, to jest zwiastowanie. Zwiastowanie polega na tym, że Pan Bóg przychodzi do nas ze Słowem. Tak jak przyszedł ze Słowem do Maryi w Nazarecie. I to, co jest pewnie w tym wydarzeniu zwiastowania jakoś kluczowe, to nasza możliwa reakcja, możliwe przekonanie, że to słowo, które Bóg do nas kieruje, jest tak naprawdę słowem niemożliwym do spełnienia. Anioł mówi do Maryi w imieniu Boga, że jako dziewica pocznie syna. Zostanie matką, zachowując swoje dziewictwo. Każdy z nas, kiedy słyszy takie Słowo Boże, chce powiedzieć: to jest niemożliwe. Mogliśmy mieć podobne wrażenie, słuchając wczoraj pierwszego fragmentu historii Abrahama, kiedy przyszedł do niego Bóg w Haranie i powiedział: będziesz ojcem potomstwa, które jest jak piasek morski. A on, tak jak słyszeliśmy wczoraj, miał 75 lat
i niepłodną żonę. A potem Bóg wracał do niego z tym słowem przez następne 25 lat. I za każdym razem, kiedy wracał do niego z tym słowem, to słowo wydawało się coraz bardziej niemożliwe do spełnienia. Jest taki fragment w Księdze Rodzaju, kiedy Sara, słysząc, że ma urodzić, i to dzięki współżyciu z mężem, który ma 99 lat, Sara zaczyna się śmiać. A Bóg widzi ją przez ścianę namiotu i mówi: czemu Sara się śmieje? Nie śmiałam się, śmiałaś się. Nie, może być tak, że słyszymy Słowo Boże, które w nas już tylko budzi uśmiech. Tak dalece wydaje się nierealne, niemożliwe. Wczoraj słuchaliśmy o tym, że nasze szczęście być może zależy od tego, czy potrafimy zostawić swoją ziemię, swoich krewnych, dom swojego ojca. Słowo strasznie trudne. A kiedy słyszymy, że od tego zależy nasze szczęście, czy potrafimy zostawić swoją ziemię, swoich krewnych, dom swojego ojca, mówimy: niemożliwe. Niemożliwe. Szczęściem jest być z własnym ojcem w domu. Szczęściem jest być z krewnymi. Szczęściem jest mieć kawałek swojej ziemi, nigdzie się z niego nie ruszać. Niemożliwe, żeby mi przyniosło szczęście zostawienie tego wszystkiego. Pewnie będzie tak, że i dzisiaj, i jutro usłyszymy jeszcze wiele takich słów Boga, które będą w nas budzić wątpliwość, czy to możliwe. Albo właśnie uśmiech na twarzy, jak na twarzy Sary, z niedowierzania. Ile jest takich słów w Ewangelii? Słyszymy i nam się wydaje niemożliwe. Niemożliwe, żeby błogosławieni, czyli szczęśliwi, byli ubodzy. Niemożliwe jest dla człowieka, żeby przebaczył nie 7, tylko 70 razy 7. Niemożliwe jest dla człowieka, żeby był tym, który wprowadza pokój. Ktoś jeszcze w to w ogóle wierzy? Rozglądamy się dookoła na to, co się dzieje w Polsce, na to, co się dzieje w naszej części świata. O niczym innym nie słyszymy, tylko o możliwej nadchodzącej wojnie. Nic innego nie widzimy, tylko ludzi ze sobą się kłócących, spierających, podzielonych. Ewangelia nam ogłasza: szczęśliwi ci, którzy wprowadzają pokój. No to jest bardzo piękne słowo, tylko jak ono się ma stać? Kto to ma zrobić? Ja? Ja? Czy to w ogóle ode mnie zależy? W jakiej mierze? Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Nasza nieustanna reakcja na słowo. I to, co jest kluczowe w zwiastowaniu i kluczowe we wierze Maryi, tak samo jak było kluczowe we wierze Abrahama, oni są oboje bardzo do siebie podobni. Nie? Tak jak Abraham jest ojcem naszej wiary, tak Maryja jest matką naszej wiary. Są bardzo do siebie podobni we wierze. Niby wszystko ich różni, czas, płeć, wiek. Są bardzo podobni w tym jednym, że nie wiedzą, że kluczem w spotkaniu z Bogiem jest słowo obietnica. Obietnica. Bóg nie wymaga od nikogo spełniania rzeczy niemożliwych. Bóg obiecuje, że to, co jest niemożliwe, może się stać w naszym życiu. Bóg obiecuje Maryi, że będzie matką i dziewicą.
Bóg obiecuje Abrahamowi, że będzie miał potomstwo jak piasek morski. Kluczem jest obietnica. Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Bóg chce nam je dać. I dlatego najważniejsze pytanie po naszej stronie to nie jest pytanie o to, czy ja potrafię robić to, co się wydaje niemożliwe. Czy ja potrafię wybaczać 70 razy 7. Ktoś potrafi, ręka do góry. Pytanie nie brzmi, czy potrafisz. Pytanie jest, czy chcesz. Nie, nie umiesz, a chciałbyś. A chciałbyś, żeby ci Bóg dał tę umiejętność wybaczenia 70 razy 7. A chciałbyś. A chciałbyś zaznać szczęścia, będąc ubogim. A chciałbyś zaznać szczęścia, czyniąc pokój między braćmi. A chciałbyś zaznać szczęścia, będąc czystego serca. A chciałbyś zaznać szczęścia, świadcząc ludziom miłosierdzie. A chciałbyś, a chciałbyś, a chciałbyś. I słyszymy w tej Ewangelii najważniejszą modlitwę, jaką Maryja kiedykolwiek w życiu wypowiedziała. Modlitwę, od której zależało jej i nas wszystkich zbawienie. I ta najważniejsza modlitwa, jaką w życiu Maryja powiedziała, jest taka: niech mi się stanie. Niech mi się stanie. Zrób to. Zrób to. To, co obiecujesz, zrób. W ten sposób to słowo czyta naszą obecność na rekolekcjach. Kiedy słuchamy słowa, które do nas dociera, pewnie jest tak, że każdy z nas słyszy co innego. Dla każdego z nas inne słowo jest ważne, inne go porusza, ale pewnie właśnie tak jest z nami, że każdy, będąc na tych rekolekcjach, w jakimś momencie zderza się ze słowem, które się wydaje za trudne, niemożliwe, nie, piękne, ale kto to potrafi? Żebyśmy słuchali z tą dyspozycją, jakiej nas dzisiaj uczy Maryja, z tą dyspozycją ducha. Chcę przyjąć obietnicę Boga. Chcę się otworzyć na to, co Bóg potrafi w moim życiu dokonywać. Zrób to. Zrób to. To, co obiecujesz, dokonaj tego. Zrób. Powiedzcie mu tak, to się stanie. Powiedzcie mu, to się tak stanie.